Wzrost świadomości konsumentów powoduje, że żywność ekologiczna jest coraz częściej poszukiwana, zwłaszcza na rynkach lokalnych. Przekłada również się to na wzrost sprzedaży produktów bio. Dostrzegają to sami producenci. Nie tylko wsparcie unijne i krajowe ma zachęcić rolników do stosowania praktyk prośrodowiskowych, ale w coraz większym stopniu oczekiwania społeczne determinują kierunki rozwoju rolnictwa. Produkcja ekologiczna staje się niezwykle istotną częścią rolnictwa. Dbałość o bezpieczeństwo żywnościowe, jak i ochronę środowiska nabierają coraz większego znaczenia. Jednak ten typ działalności nie należy do łatwych. Spora ilość regulacji prawnych, wymaganej dokumentacji, jak i mechanizmy kontroli wymagają od producentów znacznej wiedzy fachowej. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa krótki instruktaż, gdzie można znaleźć informacje na temat zasad prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. Korzystanie z tak zwanej bazy wiedzy z pewnością okaże się korzystne. Rolnicy, którzy zastanawiają się, jak przygotować się do gospodarowania metodami ekologicznymi, bądź tacy, którzy już prowadzą gospodarstwo ekologiczne certyfikowane, powinni zapoznać się z ekobazą wiedzy na stronie podr.pl. Pokażemy Państwu, gdzie znaleźć istotne informacje na temat produkcji ekologicznej. Na głównej stronie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, podr.pl, w zakładce dla rolnika, w zakładce doradztwo, a następnie ochrona środowiska i ekologia, znajdziecie Państwo przekierowania na konkretne tematy związane z rolnictwem. Należy kursorem myszki zjechać niżej strony, gdzie znajdziecie Państwo temat produkcja ekologiczna. Przygotowaliśmy dla Państwa tak zwane kafelki, pod którymi możecie Państwo znaleźć bardziej szczegółowe informacje. I tak kolejno można znaleźć do pobrania broszurę na temat produkcji ekologicznej, gdzie znajdziecie Państwo istotne informacje na temat metod prowadzenia gospodarstwa metodami ekologicznymi. Znajduje się również raport o stanie rolnictwa ekologicznego, gdyby były osoby zainteresowane statystykami na temat rolnictwa ekologicznego. Jest zakładka artykuły merytoryczne, gdzie znajdziecie Państwo istotne informacje na temat bardziej szczegółowych informacji, takich jak dozwolone środki ochrony roślin, nawożenie w rolnictwie ekologicznym, przetwórstwo, znakowanie i inne. Do tego kafelka, wykaz roślin objętych płatnością ekologiczną, zmiany w płatnościach ekologicznych. Zachęcamy też do korzystania z tej zakładki na bieżąco. Jeśli w kolejnym roku pojawią się zmiany, to te zmiany również będą tutaj zamieszczone. Można sprawdzić sobie wysokość wsparcia, jakie jest w danym roku do produkcji metodami ekologicznymi. Niezwykle istotną kwestią w rolnictwie ekologicznym jest współpraca. Dlatego też zachęcamy Państwa do zapoznania się z działalnością Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych pod nazwą BioPomorze, bo współpraca się opłaca. Również znajduje tutaj się baza zwierząt ekologicznych przeznaczonych do obrotu, jak i bardzo istotna kafelka, druki i linki do pobrania. Pokażę Państwu na tej wybranej kafelce, jakie informacje szczegółowe można tutaj znaleźć. Po kliknięciu na ten temat pojawia się lista do rozwinięcia z tematami szczegółowymi. Po kliknięciu na poszczególne tematy zostaną Państwo przekierowani na konkretne strony instytucji odpowiedzialnych za dany temat. I tak na przykład nie obędzie się prowadzenia gospodarstwa metodami ekologicznymi bez poznania szczegółowych wytycznych aktów prawnych. Po kliknięciu na wykaz aktów prawnych, aby zapoznać się z tym, co jest dozwolone, a co niedozwolone do stosowania w rolnictwie ekologicznym, możecie Państwo zapoznać się z aktami prawnymi, zarówno unijnymi, jak i krajowymi. Niezwykle ważne jest na bieżąco śledzenie tych informacji. W ciągu roku bywają zmiany aktów prawnych, więc warto na bieżąco śledzić te strony. Można również tutaj znaleźć listę jednostek certyfikujących, które są upoważnione do kontroli w Polsce. To Państwo jako producenci wybieracie konkretną jednostkę certyfikującą. Po kliknięciu na tę listę będzie do pobrania plik w PDF-ie z nazwami, z adresami mailowymi i też kontaktami, żeby móc zapoznać się z ofertą wybranej jednostki.
również przekierowania na odstępstwa, pozwolenia na materiał nieekologiczny, wykaz materiału ekologicznego, wykaz środków ochrony roślin, wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby i inne niezwykle istotne informacje. Pokażę Państwu na przykładzie wykazu środków ochrony roślin, gdzie jest przekierowanie do Instytutu Ochrony Roślin, gdzie mają Państwo wyszukiwarkę środków ochrony roślin i substancji podstawowych dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nie zapominajmy, że dzisiejsze rolnictwo ekologiczne to tak zwane nowoczesne rolnictwo ekologiczne, łączenie tradycji z nowoczesnością, więc jest cała lista dopuszczonych do stosowania środków produkcji rolnej. Tutaj dopowiem jeszcze, że przy wybraniu konkretnego preparatu i chęci poznania jego właściwości, działania i tak dalej, można kliknąć i otrzymacie Państwo przekierowanie na konkretny środek. Do pobrania będzie w PDF-ie tak zwana etykieta tego środka, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje z opisem działania, z przeznaczeniem, jakie dawki i tak dalej. Więc na pewno bardzo istotna informacja. Co ważne, Szanowni Państwo, prowadzenie gospodarstwa ekologicznego metodami ekologicznymi wymaga znacznej wiedzy od producentów, więc zachęcamy, żeby korzystać również z bazy wiedzy prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na głównej stronie Ministerstwa w zakładce Jakość Żywności znajdziecie Państwo temat rolnictwo ekologiczne. Została tutaj przygotowana również baza wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. Wiele istotnych informacji, część z nich się powiela z informacjami, które mamy na stronie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ale część dodatkowych informacji tutaj możecie Państwo znaleźć. I tak w zakładce na przykład baza wiedzy przez Ministerstwo zostały opracowane różnego rodzaju metodyki. Metodyki uprawy konkretnych roślin, prowadzenia gospodarstwa metodami ekologicznymi, więc zachęcamy, żeby korzystać z tej bazy wiedzy. Często producenci właśnie zgłaszają, że chcieliby pobrać jakieś materiały, poczytać o konkretnej zasadzie uprawy metodami ekologicznymi konkretnej rośliny, więc tu macie Państwo możliwość wyboru konkretnych roślin, jak i też innych tematów do uprawy czy też hodowli w rolnictwie ekologicznym. Warto dodać, że niezwykle istotną kwestią w prowadzeniu gospodarstwa metodami ekologicznymi jest analiza własnego gospodarstwa. Warto zastanowić się, czy moje gospodarstwo posiada odpowiedni park maszynowy, odpowiednie zasoby siły, również tej siły roboczej, ile posiadam hektarów, jaką obsadę zwierząt, co będę uprawiał, jakie rynki zbytu, jakie możliwości sprzedaży i czy wymaga to ode mnie istotnych zmian w gospodarstwie. Dodatkową kolejną bardzo ważną rzeczą w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego jest poznanie swojego stanu gleby. Analiza gleby, wykonanie tych badań jest bardzo ważną częścią w rozpoczęciu gospodarowania metodami ekologicznymi. Uregulowanie odczynu pH jest niezwykle ważne. pH zbliżone do obojętnego ma niezwykłe znaczenie w prowadzeniu gospodarstwa metodami ekologicznymi. Nie należy zapominać o łączeniu produkcji ekologicznej z innymi typami działalności. Gospodarstwo ekologiczne doskonale wpisuje się w gospodarstwo agroturystyczne, wielofunkcyjne i edukacyjne. Zachęcamy do prowadzenia gospodarstwa metodami ekologicznymi.